No powiem ci, mordo, że nie masz nic kompletnie, co by mogło mnie zainteresować, nie? Masz takie rzeczy jak, kurczę, czasami w pierwszym tygodniu gry w ogóle, no motocykl masz, no dzięki, fajnie, 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 mordo, że masz motocykl, bardzo mnie to cieszy, ale będę musiał ci podziękować. No, siemandero mordeczki moje kochane, z tej strony Borsuk i jedziemy dzisiaj z kolejnym odcinkiem 7 Days to Die na Alfie 19, stabilnej mordy. Mamy dzień 51, ja już sobie tutaj wam pokażę, cały mur jest już zrobiony. Troszkę mi to zajęło, natomiast słuchajcie, efekt jest bardzo, bardzo dobry. Co zamierzam w dzisiejszym odcinku, to słuchajcie, dwie rzeczy, może właściwie trzy. Chciałbym dokończyć ten mur, upgrade'ując go do drugiego betonu. I mordeczki, zlecimy sobie za chwilę też budowę korpusu naszej ciężarówki. Ale mordeczki, zanim zaczniemy ten odcinek, wszystkie nowe osoby chciałbym teraz zaprosić do subskrypcji kanału, oczywiście z dzwonkiem. Na wszystkich was do zalajkowania tego odcinka, bo wiecie jak jest. Świetnie poprawia to zasięgi na YouTubie, jak i dodaje otuchy. Wbijajcie na fanpage'a, na Facebooku, wbijajcie na Twittera, no i oczywiście na Discorda, linki będą w opisie. Discord, bardzo ważna rzecz. I słuchajcie co, no i jedziemy z koksem. A wam jeszcze powiem taką akcję w ogóle, że nie wiem co tego korpusu będzie potrzeba, no ale dobra, zabieram wszystkie części możliwe. Słuchajcie, taka akcja w ogóle. Poszedłem sobie skubać metal, nie? Skubać sobie żelazo i nagle, słuchajcie, horda jedna, horda druga, takie wiecie, mini hordy, nie? Ja w tej dziurze, one do tej dziury, masakra, ale co mnie uratowało, to nasza strzelba. Ten shotgun jest po prostu mistrzowski, także to nas, to nam uratowało tyłek mordy, nie? Dobra, więc tak, bierzemy się za robotę. Track. Podwozie. Kuta stal 375. Mechaniczne części. Elektryczne części. Ale my potrzebujemy jeszcze mordy. Taśmę, taśmę, taśmę. A czy ja mam taśmę? Oczywiście, że nie. Także tak, mordencje. No musimy sobie, jak widzicie, tutaj wszystko poupgrade'owywać. Żeby nas świry nie atakowały. A przy okazji punkty lecą i punkt pójdzie w samochód, nie? Jak będziemy tylko mieli punkt, to od razu go wrzucimy w samochód. I powinno być gitara. Ty, a ciekawe, a tego... Myślałem, że tego nie mogłem upgrade'ować, ale mogłem. To jest jakoś z metalu zrobione, nie kumam. No okej. To jakoś z góry zaatakujemy. No i tu już lecimy z murem, nie? Ile my tego mamy jeszcze? No, mamy trochę tego, także jest ok. Także mordy, taka akcja, nie? Kurde, ja sobie skubię gdzieś tam w dziurze schowany, słuchajcie, metal, a tu nagle, kurde, jedna horda, druga horda, masakra. Pełno krzykaczek, chyba ze cztery były. Ale nie zginąłem, uratowałem się, słuchajcie, właśnie tym shotgunem. No to już im będzie ciężko sforsować, nie? Dziwne, nie mogę upgrade'ować tego klocka. Tak jak trawa tak dziwnie nachodzi tutaj, widzę, to jest problem z upgrade'owaniem tych klocków.
Wiecie co, jeszcze zrobimy taką akcję. Przejedziemy się zaraz do Jenny, do handlarki. Patrzę na czas, powinno wystarczyć nam czasu. Tak, i ten punkt zaraz sobie zrobimy w naszego... Idą. A, no spoko. I ten punkt sobie mordy zaraz zrobimy w tego. W samochód, nie? No ale Borsuk, ty się wybierasz do handlarza, kurde, handlować, a ty nie masz, kurde, diuków? Weź, że mordo się ogarni. Ty, jak one się tu, kurde, zrespiły w środku? Ktoś mi powie? Nie za bardzo wiem. One musiały się w środku jakoś zrespić. Ty patrz, nie ma taśmy. A klej? Ani taśmy, ani kleju. Mordo, co ty w ogóle robisz, nie? Kurde, nie fajnie, bo chciałem sobie zrobić wiatrakowca, ciężarówkę. A tu nam zabrakło takiego prostego materiału. No nic. Gdzie oni nawalali? Tutaj. Ale w ogóle kabeka, nie? Totalnie nie kumam, skąd oni się tam wzięli. No i kochani, przed zapadnięciem zmroku zdążyliśmy. Jeszcze tylko tutaj poprawimy. No i nie mamy cementu oficjalnie. Oficjalnie zużyłem cały cement, ale to nic. Bo my jeszcze cementu możemy dorobić i to bardzo dużo. Dobrze. Mieszanka betonowa 2500, let's go. O co, ja już nie mam? Wydawało mi się, że mamy więcej, ale to nic. To sobie zabierzemy, to nam się niech wyrabia. Kurde, mordy, no niestety nie... Nie wiem, coś może wymyślę, nie wiem. Jak wziąć taśmy hydrauliczne ogarnąć? Bez kleju. Nie da się. Jedyne, co mi przychodzi do głowy... Ale to wybrać się na jakieś polowanie. No i dobra, mordeczki moje kochane, w tym momencie ja już sobie tutaj podrasowałem to, co miałem podrasować. Tutaj mi mówi, że metalu potrzebuje, nie wiem, o co chodzi.
A my, mordy, jedziemy do biomu zimowego. Do handlarza, zobaczyć, czy on ma taśmę. A przy okazji popolujemy sobie troszeczkę i dzięki temu dostaniemy trochę kości, więc liczę na to, że będzie można zrobić klej, no a co za tym idzie, taśmę hydrauliczną. No to potrzebujemy na maksa, żeby ogarnąć i tak dalej. A patrzcie, mamy... Poczekaj, a jeżeli... Moment. A załóż mi to. Dalej mam jedne, nie wiem, o co chodzi. W każdym razie wchodzimy w mechanika. Mechanik i już kolejny mamy czarodziej lotnictwa. Zapisz mi to. Dobra. Tak, jedziemy, mordy, do tego handlarza, zobaczyć, czy on tam ma to taśmę i tak dalej. No i tak jak mówię, przy okazji zrobimy sobie pożytek. Popolujemy sobie troszkę na pantery i tak dalej. Raże mięsko, a dwa... potrzebujemy tego kleju, nie? Na maksa. Także zobaczmy, jak to nam pójdzie. Może jakieś niedźwiedzie będą? Nie, one tak jakoś dziwnie biegają. Chciałbym, żeby w kolejnych alfach oni to ogarnęli, bo to naprawdę głupio wygląda. No i okej. Teraz jak będę chciał zapolować, to oczywiście nie będzie zwierzyny. No ale na nóż, a łyżka, nie? Przy okazji, słuchajcie, tu jest samochód. Ja go sobie szybko rozbiorę z tego tytułu, że... my na maksa potrzebujemy silników, części i tak dalej, więc trzeba to zacząć działać. Tutaj w tym pudle nic nie ma. A proszę, klej był jeden. Zabiorę. Alternatywnie można byłoby przeszukać na przykład ten dom. Wiecie co, przeszukamy ten dom, ale pojedziemy najpierw do handlarza. I wracając po prostu zobaczymy, bujniemy się tutaj, zobaczymy, co tu jest. O! Jaki prezencik. O, proszę. Nie, tego nie możemy, bo to jest jego posiadłość. O! Ty, mordo! No, weźmiemy sobie jeszcze trochę kości i mięska. Proszę bardzo. Sorry, jelonek. Z jelonka więcej kości dostaliśmy. Bardzo ciekawe. Tak, wiecie co... dobra, poczekamy na tego handlarza, ale... czekając, pojedziemy sobie do tego domku. Bo on nas co chwilę wywala stąd. Nie wierzę, że jeszcze krzesła zbieram, no ale dobra. Ja sobie to wszystko zaraz poprzebieram, mordy. Ja pamiętam ten dom. Tam jest gruba piwnica, ale my sobie najpierw pójdziemy na górę. Nie, dzięki. A teraz tak, krzesła to... to... no muszę to zeskrapować, bo nie będę miał miejsca. A nie chce mi się schodzić na dół.
O, proszę bardzo. Nieźle, ktoś miał skitrane słoiki. Wow! Polowanie włócznią tom 6. Bardzo fajnie. Nie. No i tutaj wejdzie auger. Dobra. No i okej. Troszkę żeśmy tutaj ogarnęli. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Idziemy, słuchajcie, do motoru na moment, bo mam za dużo rzeczy na sobie. Wrzucimy część rzeczy do motoru. Jak na przykład te kości. Tak naprawdę wszystko stąd możemy wrzucić do motoru. No i okej. Idziemy do piwnicy. Ojej. Ale bieda. No ale tutaj proszę bardzo, skitrane. 5 strzał. Okej. Okay. Ty. A gdyby rozmontować takie... Czekaj. Ja myślałem, że dostaniemy ten. Okej, okay, mniejsza z tym. Nie, dzięki. Okej. Okay. Nic tu nie było. Godzina 6. Minut 40. Proszę bardzo, lecimy do naszego świra. No ale mordo. Były takie akcje, że oni mieli wiatrakowce, jakieś kurde ciężarówki na sprzedaż. Ja mam tyle tych duków w tej chwili i nie mam na co ich wydać, nie? I to jest to, o czym mówiłem, że ja później w Alfie 18 przetapiałem duki na... ten, na kule, nie? W ogóle, na pociski. I ludzie mówili, o czemu ty, co ty robisz? A co mam kupować za te duki później, nie? Wiecie o co chodzi? Dobra. Mordo, przede wszystkim taśma. Klej. A niech cię szlak. Sztucer. A masz chociaż tłumik? No powiem ci, mordo, że nie masz nic kompletnie, co by mogło mnie zainteresować, nie? Masz takie rzeczy jak, kurczę, czasami w pierwszym tygodniu gry w ogóle, no motocykl masz, no dzięki, fajnie, 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 mordo, że masz motocykl, bardzo mnie to cieszy, a... Ale będę musiał ci podziękować. Co za matą. Ty, a ciekawy jestem, czy jemu się respi z powrotem, to co on tutaj ma. Bo on tutaj ma, zobaczcie, tu normalnie się wchodzi i on ma tutaj wszędzie pokitrane różne rzeczy. Czy jemu to się respi? Czy raczej nie? On ma tu wszędzie pokitrane normalnie rzeczy, nie? Jesteśmy dosłownie pod nim, nie? Zobaczcie. Nieźle ma skitrane, nie? Fajnie zrobione.
Ja powinienem sobie tak ogarnąć właśnie tą naszą kopalnię, żeby to troszkę tak ładniej wyglądało. Nie ma nic. Dobra. Tak, tu w tych wieżyczkach wszędzie, także jak tutaj kiedyś będziecie, to dobrze trzeba to przeszukać. No patrz. Torba. Puszka chili. Dobra, pozamiatane. Słuchajcie, no nie wiem, jedziemy do domu, zobaczymy ile mamy tych kości, ile tego kleju się nam uda zrobić. Nie wierzę, że wszystko zużyłem, bo ja zrobiłem sobie 100 chyba 25 zestawów naprawczych w którymś z odcinków. Mówię, a zrobimy sobie więcej, nie? No i później tak właśnie jest, że jak do czegoś potrzeba, no to braknie, nie? A ja sobie stwierdziłem, że w którymś z odcinków sobie po prostu pojedziemy na pustynię, ale pojedziemy sobie, nie polecimy wiatrakowcem, tylko pojedziemy sobie właśnie tą ciężarówką. To będzie dużo wolniej trwało, dużo dłużej to zajmie, może nawet wyjedziemy sobie, nie wiem, po zmroku, tak, żeby dojechać tam w miarę, nie wiem, tak, żeby dojechać tam w miarę, czekajcie, wiecie co, przejeżdżaliśmy koło rudy żelaza, więc zbiorę ją szybko. Tak, żeby dojechać tam po prostu na czas, na rano, nie, bo tam ta, tamta lokacja, którą bym chciał zobaczyć, to jest księgarnia, to jest największa księgarnia, jaka się może zrespić, nie. No baza wygląda dosyć solidnie, muszę przyznać. Okej, okay. Zgarnijmy wszystko, co mamy do zgarnięcia, wrzućmy... O! Wrzućmy, niech się robi ta taśma. Albo raczej... Ej. A, okej, okay, muszę pozrzucać. Dobrze. Dobra, niech on nam robi... No nie wiem, mamy tego niedużo. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, mordy. Powiem wam szczerze, nie za fajnie. Kurde, że ja w ogóle nie mam żadnych tych. Bo ile do tego trzeba? Track. Ile do tego trzeba? 20! Do podwozia, nie? I nagle pokazuje mi, słuchajcie, tak jakby było mniej w ogóle rzeczy do zużycia, nie? Do potrzebnych. Bo wcześniej pamiętam i pokazywał, jestem 100% pewien, pokazywał 31 chyba tego było. I było 375 chyba stali. W momencie, gdy kupiliśmy perka, automatycznie dostaliśmy bonus, nie? Także... Także tak, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powinno być ok teraz, powinno być ok, więc poczekam na te rzeczy. Tu jeszcze wrzucimy, niech się przetapia. Ty, a czemu to się nie przetapia? Ale beka. Okej. Okay. To wrzucimy tutaj. Tu mamy kolejny skarb w ogóle. Ja się muszę naprawdę zabrać za te skarby. Skarby, kurde, pustkowi. Co my tu możemy jeszcze sprzedać? Takie spodenki. Ty, mordo, weź to. Daj mi to, daj mi to. Weź mi to, sprzedaj tak jak jest. Co ja potrzebuję? Do podwozia. W sumie... Możemy wszystko wykonać, tak naprawdę. Części elektryczne, reflektor, to, a to. Dobra, daj mi to wszystko, mordo. Daj mi reflektor. Daj mi, mordo, koła. A akumulator wrzucimy sobie... Nie wiem, czy to coś daje. Wrzucimy sobie level 3 akumulator.
nie wiem, obojętnie. Wrzucimy sobie silnik. Jeden, dobrze, że mam ten silnik w ogóle. Tak, okej. Okay. I teraz potrzebowaliśmy rur. 15. A widzicie, trzeba będzie dorobić rur. Kuta stal. Zrób mi, mordo, rury. 200 tego możesz zrobić, tak? No zrób, no bo to się tak naprawdę przyda, bo będziemy potrzebowali do rurobomb. Dobra, jak tu wygląda sprawa? Tu już mamy zrobione. Okej, okay. I teraz tak. Track. Akcesoria. Mechaniczne. Podwozie. Taśma jest. Mechaniczne są. Te są. A skóry potrzebujemy więcej i możemy to robić. Dobra. Wytwarzamy sobie. Czekamy na to. Jeszcze potrzebujemy troszkę. Tak, mordy, tak. I zaraz będziemy mogli ogarnąć sobie samochód i to będzie po prostu cudowne. Jadąc, tak sobie myślę, jak będziemy już tam na tej pustyni, to ja sobie też przy okazji skorzystam z sytuacji i augerem elegancko troszkę tych łupek bituniczych znowu pozgarniam, bo jednak tego paliwa będzie schodziło coraz więcej, widzę. Pożeramy paliwo po prostu masakrycznie, nie? Także trzeba będzie działać. Dobra. No, jeszcze chwila. A tu już 2 minutki. No bo do tego traka to tak naprawdę tylko te akcesoria jeszcze i możemy działać. Tak, i tutaj 2 koła zostawiam do wiatrakowca, ale chyba do wiatrakowca potrzeba 3. Teraz sobie tak pomyślałem, że znowu moja matematyka mnie zawiodła, niestety. Także troszkę słabo, troszkę słabo. Dobra, napojów mamy mało. A dlaczego my tak mało? O, mordy. Mordy. Gdzie on jest? Gdzie on nam to zrzucił? Zrzut 2, z tego co pamiętam, tu byliśmy. Wiem, że mamy zrzut tutaj, ale on jest dosyć daleko, ale myślę, że można byłoby się też po niego bujnąć samochodem. Dobra, samochód mamy. No, mordy, mamy akcesoria i w tym momencie track. Ha. Mordy, to jest po prostu epicka chwila. A wiecie, co jest ciekawe, że w poprzedniej tej alfie eksperymentalnej były odcinki, prawda? Ja zrobiłem, słuchajcie, udało mi się zrobić track, zrobiłem track i chyba nigdy tego nie zobaczyliście, nie? Że miałem tego tracka. Bo wtedy była, pamiętam, opatrz. Bo była aktualizacja, no i mówię, zagramy od początku. Jak cię wypatrzyłem? Jeszcze jedyna rzecz, bo ja widzę, że oni tam poprawiają, jak zombie wyglądają i tak dalej. No, w tej nowej alfie mordy, tej, której ja nie chcę zainstalować na razie, bo się boję, że mi rozpieprzy całą tutaj grę, to no, te zombie, przyznam szczerze, że tam ta stripteaserka wygląda naprawdę nieźle. To wszystko wygląda fajnie. Jeszcze bardzo bym chciał właśnie, żeby tą krzykaczkę zrobili jakąś taką bardziej straszną, bo ona wygląda naprawdę, jest bardzo przedawniona. Ta krzykaczka wygląda jak 2012 rok. Kto się zgadza, dajcie znać w komentarzach. Ona jest, kurczę, tak przeterminowana, tak gdzieś 2012 przeterminowana, nie? Także tak. Mordy, mamy samochód. Idziemy odpalić zaraz samochód. Ja sobie tylko te juczki zabiorę. Gitara.
Teraz jeszcze dwie rzeczy chcę zrobić. Chcę się napić, chcę zjeść i idźmy mordy odpalić. Idźmy odpalić auto. Jedyna jeszcze rzecz, którą chciałbym bardzo, bardzo zrobić, to jest mordeczki moje kochane. Proszę bardzo. No tak to można działać, nie? Zrobimy coś takiego. Zatankujemy. 4 razy. No i tutaj mamy... Tu można jechać na looting, nie? Tu można jechać na looting. Mordy jest grubo. Jak on w ogóle mruczy, nie? Ej, no kurde. Tak to można działać, dobra. Słuchajcie, jedziemy szybko po ten zrzut. Przejedziemy się naszym nowym trakiem. A patrz, kurde. Naładował mi do pełna, już nie mamy paliwa, nie? Także teraz można jechać i działać. Jedyne co, no to mówię, no tą bramę garażową muszę koniecznie ogarnąć. Ale do tego potrzebuję kolejny generator i jeszcze więcej silników, których już nie posiadam. Potrzebujemy jeszcze jeden silnik do generatora w bazie na hordę, żeby ją w ogóle odpalić. Znaczy, moglibyśmy pewnie teraz już ją odpalać, ale i tak nie mam jeszcze tych blade trapów, muszę się tym zająć, żeby to wszystko zrobić. To już jest na to czas. No i sensory i tak dalej, i tutaj do tej nowej bazy potrzebujemy mordy mieć. Potrzebujemy to mieć ogarnięte, dobra. Jadę tędy, bo nie chcę na przełaj, nie wiem. Nie wiem, gdzie on to nam dał. Będzie chyba trzeba się na przełaj bujnąć. Wydawało mi się, że jakaś droga tędy będzie prowadziła, ale raczej chyba nie. No nic, bujniemy się tak, nie? Mamy w końcu jeepa terenowego. Więc powinno być ok. Ale już w gorszych miejscach, kurde, mordo, nie możesz mi zrzucać zrzutów. Zobacz, gdzie on nam zrzut zrzucił, nie? Co za w ogóle jełop, nie? No i teraz zobaczymy. Podjedziesz pod taką górę? No to byłoby hardkorowe, nie? Ty, patrz, podjeżdża, nie? Ale beka. Ale zobacz... Yeah. Wiecie co? Ja sobie... pozwolę zjechać. Niestety musimy zostawić samochód tutaj. I musimy się tam przejść. Śmieci na szczycie góry. Okej. Okay. Wezmę jakiś nowy... Aby nauczyć się wytwarzać przedmiot, przeczytaj. Fajnie, fajnie. Tu już jak jestem od razu, tradycyjnie, to czemu nie? Dobra, jesteśmy z powrotem na drodze, a paliwa mamy dosyć dużo. Widzę, że on pali, pali, nie? Ale wiecie, no kurczę... Kawał, kurczę, drzewiszcza z niego jest, nie? Także teraz sobie, słuchajcie, zrobimy, myślę, w kolejnym odcinku zrobimy sobie wycieczkę na pustynię. A ja sobie tylko muszę nawigację jakąś obczaić, kurczę, jak my tam mamy dojechać do tej księgarni, żeby tam nie krążyć po tej pustyni nie wiadomo jak długo. A wyjedziemy sobie w nocy, jak tylko noc się zacznie, tak żeby z rana już gdzieś tam mniej więcej być, nie? No i zacząć lutowanko, bo tam jest naprawdę przemega w ogóle wielka miejscuwa. No i tutaj byśmy sobie, słuchajcie, wjeżdżali naszym trakiem, nie? Zobaczcie, tu by nam się otwierała brama automatycznie i byśmy sobie wjeżdżali, także ja pomyślę, będziemy działać, muszę się pozbyć tego niebieskiego, kurczę, pierdzielstwa od nas z bazy.
I mordy. Nie wiem nawet, czy nie zrobię tego muru o jeden wyżej. Nie wiem, czy tego muru nie zrobię o jeden wyżej. Tak po prostu, żeby było, nie? Czemu nie? No i gitara. Motor musimy troszkę... Tak, na razie tak będziemy to musieli trzymać. Mordencje, wydaje mi się, że to będzie wszystko na dzisiejszy odcinek. No bo tak, nie chcę go robić zbyt długiego, wiecie jak jest. Natomiast w następnym odcinku, tak jak mówię, będziemy działali ostro. I będzie bardzo, bardzo dobrze. Także mordy, bardzo dziękuję za dotrwanie do końca odcinka. Wiecie, co macie robić. Nie będę wam mówić, wiecie, co macie robić. Jeżeli się podobał mordencje, widzimy się w kolejnym odcinku. Siemandero!